Jedna z kosmicznych gigastruktur może znajdować się zaraz za Drogą Mleczną. Aż dziwne, że wcześniej jej nie dostrzegaliśmy. Jednak będąc tak blisko czegoś rozciągającego się na takie odległości, ciężko jest czasami o ironio je zauważyć. Dziś właśnie o tak zwanej ścianie bieguna południowego. A drugim tematem jest lecący na Marsa łazik Perseverance. Zaczynamy! Zacznijmy od tego, że we wszechświecie cała materia jest uporządkowana lepiej niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. No oczywiście, jeśli spojrzymy z odpowiednio dużej skali. Zobaczymy wówczas, że jest ona rozłożona zaskakująco równomiernie. Galaktyki nie są tak zwyczajnie losowo porozrzucane w przestrzeni. Wręcz przeciwnie. Skupiają się w gromadach i supergromadach, które porozdzielane są wielkimi pustkami. Razem tworzą największe gigastruktury w obserwowalnym wszechświecie, rozciągające się na setki milionów, a te największe nawet na miliardy lat świetlnych. Jedną z takich gigastruktur właśnie odkrył niedawno kosmograf Daniel Pomerate z Uniwersytetu Paris-Saclay we współpracy z zespołem naukowców z Uniwersytetu Hawajskiego. Odkrycia dokonano analizując dane o ruchu w przestrzeni galaktyk widocznych z Ziemi. Nazwana została ścianą bieguna południowego i rozciąga się na 1 400 000 000 lat świetlnych. Co ciekawe, aż do tej pory chowała się przed naszym wzrokiem tuż za naszą galaktyką, za Drogą Mleczną. Uprzedzając pytania, skoro jest taka wielka, jak to możliwe, że zauważyliśmy ją dopiero teraz? Otóż mapowanie wszechświata to wyjątkowo trudne zadanie. Technologia, jaką dysponują naukowcy, pozwala wprawdzie spojrzeć na obiekty oddalone od nas o miliardy lat świetlnych, jednak tworzenie trójwymiarowych map z perspektywy obserwatora znajdującego się na Ziemi jest wciąż ogromnym wyzwaniem. Naukowcy zajmujący się tego typu zagadnieniami musieli więc opracować techniki, dzięki którym mogą wykrywać i mapować obiekty będące poza zasięgiem bezpośrednich obserwacji. A to nie jest łatwe. Jak stwierdził główny autor badań, można się zastanawiać, jak tak duża i niezbyt odległa struktura pozostała dotąd niezauważona. Otóż wynika to, moi drodzy, z jej położenia w rejonie nieba, który nie został nadal całkowicie zbadany, a jego bezpośrednie obserwacje są utrudnione przez widoczne na pierwszym planie świecące obłoki galaktycznego pyłu. Jak spojrzycie na nocne niebo, to właśnie Droga Mleczna to jest ten pył. Rozmiar ściany bieguna południowego można porównać do wielkości wielkiej ściany Sloan, która jest 6. co do wielkości znaną nam strukturą we wszechświecie. Z kolei największa ze wszystkich jest wielka ściana Herkulesa, Korony Północnej, która rozciąga się na około 10% całego obserwowalnego wszechświata. To już jest naprawdę dużo. Co się zaś tyczy samego sposobu odkrycia, to tak jak już to było wspomniane wcześniej, obszar ściany bieguna południowego jest przed nami zasłonięty. Tak więc zamiast próbować bezpośrednio go zobaczyć, astronomowie wykorzystali dane z wcześniejszych badań i w ten sposób określili ruch innych odległych galaktyk możliwych do zaobserwowania. Rozpatrywano m.in. kwestie prędkości oddalania się tych galaktyk oraz oddziałujące na nie z różnych kierunków siły grawitacyjne. Naukowcy uzyskali tym sposobem swego rodzaju mapę, która ukazała ogromne zagęszczenie masy. Jak poinformował główny autor badania, w takich przypadkach prędkość, z jaką oddalają się od nas różne odległe obiekty, określa się przy użyciu przesunięcia ku czerwieni, co związane jest bezpośrednio z rozszerzaniem się wszechświata. Im dany obiekt znajduje się dalej, tym szybciej wydaje się od nas oddalać. W przypadku ściany bieguna południowego naukowcy, owszem, przeprowadzili obserwacje przesunięcia ku czerwieni, jednak dodali też pomiary prędkości niektórych galaktyk, tym samym uzyskali wgląd w ich wzajemne oddziaływania grawitacyjne, a więc dużo bardziej szczegółowe obejrzenie tego tematu. Dzięki zastosowaniu takiej techniki dosłownie udało się zauważyć rzeczy niewidzialne. Wprawdzie stosuje się ją najczęściej do badań nad ciemną materią, jednak pozwala ona również ujawnić bardzo masywne struktury, które są przysłonięte jasnym światłem pochodzącym z przeszkód jak pył. Następnie zastosowano odpowiednie algorytmy analizujące ruch badanych galaktyk i ostatecznie zespół Daniela Pomerate mógł określić, jaki jest rozkład materii na zewnątrz oraz wewnątrz niewidocznego z Ziemi obszaru.
Mapowanie jak największej części wszechświata jest od dziesiątek lat jednym z głównych celów kosmologów. Galaktyki, gromady, supergromady, wszystko łączy się w coś, co naukowcy określają jako kosmiczna sieć. Im więcej dowiadujemy się o kolejnych obszarach tej sieci, tym więcej dowiadujemy się o strukturze wszechświata jako całości. A taka wiedza pozwala nam jeszcze lepiej poznać i zrozumieć to, w jaki sposób powstał, ewoluował i jaka będzie przyszłość wszechświata. A ja serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym możemy Wam przedstawiać tego typu odcinki. A teraz już drugi temat. Łazik Perseverance oraz dron Ingenuity rozpoczęły swoją podróż na czerwoną planetę z wyrzutni LC-41, znajdującej się w centrum lotów kosmicznych imienia Johna Kennedy'ego 30 lipca, 10 minut przed godziną 14 polskiego czasu, i ten lot oglądaliśmy razem. Rakieta, która została użyta do wyniesienia łazika oraz drona na orbitę, to popularny Atlas V, zmontowany w wariancie 541, a więc wyposażony w 4 silniki pomocnicze zasilane paliwem stałym, jeden silnik na górnym stopniu. W celu wejścia na orbitę transferową wykorzystany został stopień napędowy Centaur, który wykorzystuje się jako górny stopień rakiet Atlas V. W trakcie misji Centaur został uruchomiony 2 razy. Raz, aby wprowadzić statek Mars 2020 na tymczasową orbitę okołoziemską, i drugi raz, rozpędzając statek, aby umożliwić mu wydostanie się z układu Ziemia-Księżyc i nadać mu właściwą trajektorię lotu prowadzącą do oddalonego około 500 milionów kilometrów celu misji, czyli Marsa. Orbita jest dużo bliżej, ale do Marsa jest jednak taki kawałek. Po drodze łazik Mars 2020, a tak właściwie to międzyplanetarny człon statku odpowiedzialny za prawidłowy przebieg lotu pomiędzy planetami, ma zaplanowanych 6 manewrów korygujących orbitę. Pierwsza korekta orbity odbyła się 15 dni po starcie i przebiegła bez jakichkolwiek komplikacji. Pozostałe 5 może, ale nie musi koniecznie zostać wykonanych. Wszystko będzie zależało od tego, jak dalej będzie przebiegać trasa łazika. Jeśli trajektoria nie będzie wymagała aż 5 kolejnych korekt, to realizatorzy misji po prostu nie będą ich przeprowadzać. Po co robić coś, co jest niepotrzebne? Na stronie NASA można też znaleźć bardzo fajną ilustrację przedstawiającą łazik oraz zainstalowane na nim instrumenty badawcze, z których to będzie korzystał, kiedy już wyląduje na powierzchni Marsa. Zresztą sami zobaczcie, jak zaawansowany jest to sprzęt. Prawdziwe, zminiaturyzowane, jeżdżące laboratorium. A więc po kolei. SuperCam, zainstalowane na samym maszcie urządzenie, to służące do obrazowania i analizy składu chemicznego i mineralnego skał oraz do wykrywania związków organicznych w skałach. MastCam Z, instrument zawierający kamery do pracy w trybie stereoskopowym, panoramicznym oraz umożliwiające wykonywanie zbliżeń. Pixel, Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, rentgenowski fluorescencyjny spektrometr do analizy chemicznego składu skał. Sherlock, czyli kolejny spektrometr, tym razem wykorzystujący laser ultrafioletowy do skanowania i identyfikacji cząsteczek organicznych za pomocą luminescencji i efektu Ramana, a także materiały do przyszłych skafandrów. MEDA, czyli Mars Environmental Dynamic Analyzer, zestaw aparatów do prowadzenia pomiarów ciśnienia, wilgotności, temperatury czy kierunku oraz siły wiatru. MOXIE od Mars Oxygen ISRU, eksperyment mający za zadanie poszukiwanie możliwości produkowania tlenu z marsjańskiej atmosfery, w szczególności ze znajdującego się tam dwutlenku węgla, który, jakby nie patrzeć, stanowi ponad 95% marsjańskiej atmosfery. Oraz RIMFAX, eksperymentalny radarowy przetwornik obrazu pod powierzchni Marsa. Dzięki niemu łazik będzie mógł badać struktury znajdujące się głębiej niż 10 metrów. Na pierwsze efekty pracy łazika trzeba jednak poczekać jeszcze kilka miesięcy. Zanim przystąpi do realizacji swoich zadań, ma do pokonania jeszcze spory kawałek drogi. Jego lądowanie planowane jest na 18 lutego przyszłego roku, no i miejmy nadzieję, że tak jak do tej pory, wszystko przebiegać będzie zgodnie z planem, a my będziemy trzymać kciuki i na pewno relacjonować to wydarzenie. A teraz czas już na głos załogi. Takie pytanie, które mnie nurtuje, czy wchodzenie w atmosferę zawsze musi się odbywać w płomieniach? Czy można w atmosferę wchodzić wolniej? Wiesz, no możesz wchodzić wolno w atmosferę, wyhamować względem Ziemi praktycznie zupełnie, jeśli masz oczywiście zapas paliwa, i potem opadać już przyciąganym przez ziemską grawitację, dochodząc do tej właśnie prędkości granicznej. Natomiast no zazwyczaj nie ma po prostu aż tak dużej ilości paliwa w zapasie, żeby można było coś takiego robić. Wykorzystuje się atmosferę do tego, żeby wyhamować w niej te olbrzymie prędkości. Ale oczywiście technicznie jest to możliwe, tylko bardzo trudno
raczej bardzo drogie w wykonaniu. Czy na Marsie istnieją jaskinie i czy mamy zdjęcia którejś z nich? Ano mamy. Mamy nawet zdjęcie takiej jaskini, która ukazała się po tym, jak zapadł się właściwie szczyt takiej lawowej tuby. Lawa płynie czasami pod powierzchnią planet, czy to Księżyca, czy to Marsa właśnie. No i momentami dach takiego kosmicznego tunelu polawowego zapada się i odsłania się właśnie taka jaskinia. Co więcej, w takich jaskiniach prawdopodobnie w przyszłości budowane będą bazy marsjańskie czy księżycowe. No przynajmniej te jaskinie są brane pod uwagę jako miejsce docelowe dla takich konstrukcji, dlatego że po prostu w naturalny sposób chronią przed promieniowaniem kosmicznym. Co sądzicie o budowie bazy na Księżycu? Jakie mogłaby mieć zastosowanie? Czy inwestycja ma sens? Zapraszam do dyskusji. A no właśnie, moi drodzy, co wy myślicie na ten temat? Piszcie w komentarzach, a może z tej dyskusji urodzi się coś fajnego i zrobimy nawet jakiś odcinek? Kto wie? Piszcie, dyskutujcie. Ja w tym momencie się już z wami żegnam. Zapraszam na Astro Chillout, nasz drugi kanał. Zapraszam na Instagram Astrofazy, na naszego Discorda. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. No i do następnego odcinka z serii Astro Short. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.